Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj już samochód jest podniesiony na lewarku, a to dlatego, że będę chciał wymienić sygnał dźwiękowy, tak zwany klakson, który znajduje się pod samochodem. Dodatkowo będę musiał chyba wymienić kable, bo z tego co widziałem, to są w opłakanym stanie, a szczególnie te końcówki. Wczoraj byłem też w Warszawie, już Wam o tym mówiłem. Chciałem zakupić krótką linkę prędkościomierza. W moim przypadku to są 2 m 21 cm. Niestety, jak się okazało, w sklepie, w którym się zaopatruję, były tylko długie linki. Krótką będą musieli mi sprowadzić. Zaproponowali mi sam wkład, ale jako że ja wymieniam całe podzespoły, a nie poszczególne tam części, to no, upierałem się przy tym, żeby mi ściągnęli po prostu całą linkę z tą obudową, tak? No i będziemy robić to. We wtorek ma być, więc moja stara linka jest już wyciągnięta i wystarczy tylko wsadzić nową. A póki co zabieram się za wyciąganie klaksonu, sygnału dźwiękowego. Tak wyglądają przygotowania do pracy, czyli już przygotowałem sobie nowy klakson, który jest w pudełku. No i tutaj widzicie, dobrałem sobie przewód elektryczny, dodatkowo te końcóweczki i konektorki. Całość, ja wziąłem 4 metry kabla, wyniosło mnie 9,40 zł. Jak już pojechałem do Warszawy, chciałem nabyć linkę, to nie chciałem wracać z pustymi rękoma i stwierdziłem, że wymienię od razu klakson. No to chowamy się powoli pod samochód. Opa! O! I od razu tu na samym środku jest właśnie ten klakson. O. I tutaj są te przewody, o których mówiłem. One są w tragicznym stanie, nawet nie wiem czy... O. No właśnie, ułamane wszystko. Zobaczcie, chyba nie zobaczycie, albo... O, może teraz... O. Nic tam nie ma, po prostu urwane jest to. Tutaj będę musiał odkręcić, tutaj chyba na klucz 13 jest, więc nie ma problemu. Patrzę jeszcze, gdzie te kable idą, bo będę musiał je wymienić. Są dwa, widzę, że jeden fioletowy, a drugi chyba czarny, i wchodzą, no gdzieś tam wchodzą w osi, więc zobaczymy. No i tak, z tego co się orientuję, no to pewnie będą te kabelki. Pokażę Wam z daleka. O, są te. Nie, one gdzieś tu idą. Zobaczymy. Będzie trzeba rozciąć to, albo po prostu zlokalizować tam, do której kostki one idą. Powymieniać. Zaczyna. Ja już wyczepiłem moje kabelki. Trzeba pamiętać tylko, który był gdzie. Czyli u mnie szary kabelek był na górze, fioletowy był na dole. Teraz oczywiście odkręcam tą nakrętkę, wkładam nowy sygnał dźwiękowy. Najgorsze to będzie zabawa z kablami. No i zobaczcie, jak u mnie się po prostu poułamywały te konektorki. A ja wyciągnę, może z tym sygnałem dźwiękowym jeszcze nie będzie tak źle. Oczywiście oczyszczę, może się na coś kiedyś nada, ale póki co zakładam nowiutki. No i mamy już zamontowany nowy klakson, nowy sygnał dźwiękowy. Powiem Wam, że problemu z tym zamontowaniem go nie było żadnego. Tak jak mówię, gorzej będzie z wyciągnięciem. Już tam przez dziurę wyciągnąłem kabelki, ale gorzej będzie na górze, bo niestety u mnie ta elektryka wygląda, a no nie za ciekawie. No i tak, moi mili, jak widzicie, u mnie trochę
Podklejałem tej taśmą, powijane to było niesamowicie. Tutaj oczywiście wyciągnąłem uszczelkę. Tutaj gdzie ona teraz jest. Gdzieś ją tu położyłem. No nieważne. Znajdzie się, bo jest gdzieś tutaj. No i tak. Jeden kabelek wyciągnięty. To jest fioletowy. Fioletowy idzie gdzieś tam, już tutaj zlokalizowałem, że niestety chyba będę musiał ściągnąć deskę tą z zegarami. A drugi szary, który jest tutaj, idzie i dochodzi do mnie, do tej kostki. Więc tutaj będzie, nie będzie problemów raczej. Bardziej mnie martwi ten, który idzie tam. Coś trzeba będzie z nim zrobić. No i jednak chyba nie obejdzie się bez ściągania tej deseczki. Tutaj oczywiście ja już podkręcałem trochę u dołu. Z jednej strony jest śrubka, wkręt, tak, u mnie na zwykły krzyżakowy. Z jednej, o tu. I z drugiej strony też już wyciągnąłem go, ale też jest, no, trochę widać, tutaj było miejsce. Problem z pokazaniem wam tego, bo nawet był problem z wykręceniem. Oczywiście mało miejsca, żeby tu krzyżakowy włożyć pomiędzy te manetki. Nie było łatwo, ale to w sumie tylko wykręcenie dwóch wkrętów i bez problemu można to ściągnąć. No i tak, mój fioletowy kabelek znajduje się tutaj, jest podpięty pod tutaj światło awaryjne. Używam, zlokalizowałem go. Trzeba będzie wypiąć i zamontować nowy kabel. No, trochę roboty z tym było, ale nie ma takiej tragedii. Najgorsze to było zlokalizowanie. Słońce ładnie świeci. Ale to już sobie przygotowałem. Jeden konektor męski, kabel i tą wsuwkę. I trzeba zarobić, czyli obrać tutaj kawałeczek nożykiem, wsadzić w konektor, zacisnąć. No ja zacisnę, niestety nie mam porządnych narzędzi. Niektórzy jeszcze chyba cynę tam mogą kapnąć cyną. No ja zrobię to w taki prosty sposób. Ewentualnie kiedyś tam poprawię. Widzicie, zrobiłem to tak, jednak wyciągnąłem jeszcze klakson spod samochodu, ponieważ jak włożyłem na kabelek, na konektorek tą końcówkę, no to niestety ona nie mieściła się tu. Nie mieściła się tu, była za duża, za szeroka, nie sprawdziłem tego wcześniej. A więc po prostu założyłem konektorek, owinąłem go jeszcze taśmą izolacyjną. Następnie, oczywiście po zaciśnięciu, następnie umieściłem tutaj, wcisnąłem i jeszcze miałem tą starą gumę, którą założyłem, owinąłem tą taśmą, jeszcze złapałem tutaj na strapy, na, jak to niektórzy mówią, trytytki. Teraz jestem pewien, że tam woda się nie dostanie, nie będzie jakiś zwarć, czegoś takiego. I może lepiej będzie to działało. To jest jeden kabelek. Zaraz zabieram się do tego. Udało się. Udało się dostać taki konektorek ładny. Dzięki czemu będę mógł sobie założyć to teraz. Zagiąć, raczej zagnieść, tak, i włożyć. Zobaczymy, jak to będzie działało. No i czas sprawdzić. Akumulator podłączyłem na chwilę. Kabelek jest ładnie podpięty. Tutaj w tą kosteczkę ja go owinąłem, ale powiem wam szczerze, że chyba jednak jak będę miał możliwość, to będę używał tej cyny. No bo oczywiście wychodzą, nie mam też zagniatarki dobrej, więc będę musiał zobaczyć się w dobrą zagniatarkę. Ale idziemy do samochodu. Test. Sygnał dźwiękowy działa, więc no to jest najważniejsze. No i jak widzicie, klakson działa.
Teraz będę mógł spokojnie trąbić na wszystkich uczestników ruchu drogowego, którzy zajadą mi drogę. Bardzo mnie to cieszy, że udało się to w prosty sposób naprawić. Oczywiście z kablami trochę się bawiłem, ale te konektorki, które były pod samochodem, no niestety były podatne na warunki atmosferyczne. Mam nadzieję, że dzięki temu, jak zaizolowałem te nowe porty, jednak w dłużej wytrzymają, kolejne 20 lat będą mogły jeździć i nic się tam nie stanie. Póki co żegnam się z Wami i do usłyszenia. Trzymajcie się.